Czym się różni trader od balkonu? Tym, że balkon utrzyma czteroosobową rodzinę. CryptoMasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, CryptoMasters. Dzisiaj chciałbym zastanowić się w naszej serii Anty-Bitcoin, w której analizujemy argumenty przeciwników Bitcoina, czy Bitcoin będzie zyskiwał masową adopcję, czy ludzie będą płacili Bitcoinem, ponieważ wielu przeciwników Bitcoina twierdzi, że Bitcoin upadnie przez to i jakby nigdy nie będzie miał żadnego sensu, bo ludzie nie będą chcieli nim płacić. I ja dzisiaj przedstawię Ci mój niepopularny trochę argument, za który pół roku temu mnie strasznie atakowano w internecie, zjadano, wyzywano. Ale z czasem jakby coraz więcej osób się z nim zgadza. Mimo, że ja tego nie oczekuję, bo przecież jest wolność i każdy ma prawo mieć swoje przekonanie. Mój pogląd jest dwuturowy, ponieważ z jednej strony uważam, że nie ma najmniejszych szans, żeby Bitcoin wymienił dolara, żeby ludzie chcieli płacić Bitcoinem zamiast płacić dolarem na masową skalę. No, mówię tutaj, bo oczywiście takie transakcje są. Ja nawet w swoich firmach niezwiązanych z kryptowalutami przyjmuję od czasu do czasu płatności Bitcoinem. Niemniej jednak mówię tu o masowej skali. Więc z jednej strony uważam, że taka adopcja masowa, typu, że nie będzie dolarów, złotówek i tak dalej, nowy system finansowy, rewolta i tak dalej, że to się po prostu nie wydarzy. A z drugiej strony uważam, że to piernik do wiatraka nic nie ma, w sensie, że wcale Bitcoin przez to nie upadnie. Bo przez prawie 10 lat nie upadł, mimo że wcale nie ma masowej adopcji. To czemu by przez kolejne 10 lat miał upaść, jeżeli dalej nie będzie masowej adopcji? Bez sens. W związku z czym, ale przejdźmy do korzeni. Wiadomo, w white paperze Satoshiego Nakamoto napisał on lub oni, że Bitcoin ma być systemem elektronicznej gotówki, elektronicznych płatności i tak dalej. No i to po części wyszło, w sensie, no możemy sobie przelewać Bitcoiny tam, gdzie ktoś nie ma dostępu do banku, ale ma dostęp do internetu. Jak najbardziej można płacić Bitcoinem. Oczywiście my wiemy, że są opłaty transakcyjne, że to trochę trwa i tak dalej. Natomiast ja uważam, że tej masowej adopcji nie będzie nie tylko z tego względu, ponieważ ten wzgląd się jakby rozwiąże niedługo. Przecież są prace intensywne nad siecią Lightning Network, która spowoduje, że opłaty transakcyjne będą minimalne, do tego transakcja będzie super szybka, ładnie, pięknie. Tylko co z tego? Uważam, że nie będzie to miało jakiegoś mega wpływu. Tak naprawdę, bo no tak realnie, jak komuś przelewasz za coś, jak kupujesz jakiś produkt, czy naprawdę to jest aż tak duża różnica, czy ta kasa przejdzie w 10 minut, czy w sekundę. No niby jest, jasne, to ma większe znaczenie w sklepie. Jak stoisz w kolejce w Lidlu i chcesz zapłacić za bułki, no to jakbyś płacił Bitcoinem bez sieci Lightning Network, no to by było dramatycznie. Natomiast tak ogólnie przy zakupach internetowych, czy przelewaniu środków do rodziny, to nie ma specjalnego znaczenia. Więc ogólnie nie jest to aż taki problem. Natomiast sieć Lightning Network ma coraz więcej nodów, coraz więcej węzłów, czyli rozwija się w bardzo dobrym tempie i za jakiś czas faktycznie będzie taka mega powszechna, że wszyscy ją stosują, każdemu działa i tak dalej. Nie jest to już okres taki testowy, tylko rzeczywiście jest super. I dalej uważam, że dalej nie będzie tej masowej adopcji. Dlaczego? Ponieważ ludzie jej nie potrzebują, a raczej nie chcą. Może bardziej tak, bo tam potrzeby to nie mają znaczenia. Bardziej chodzi o to, czego ludzie chcą. Po prostu. To tak jak ludzie potrzebują zdrowia, ale czy chcą? W sensie praktycznym, czyli rzucają papierosy, nie wiem, narkotyki, alkohol w nadmiarze oczywiście i tak dalej. Zaczynają wszyscy ćwiczyć. No nie, część ludzi tak, ale większość ludzi nie. Po prostu. Zobacz, jak wygląda na siłowniach. To znowu nie jest tak, że tam, że się nie zmieścisz na parkingu. No. Nie. Także czasem jest lepszy dzień, ludzie przychodzą ćwiczyć, jasne. I w parku też ludzie biegają, więc na pewno jest dzisiaj lepiej niż 10 lat temu w Polsce choćby. Dzisiaj zobaczysz biegacza wszędzie, natomiast 10 lat temu no to byłeś dziwny, jak biegałeś. Niemniej jednak no to nie będzie tak, że nagle ludzie stwierdzą, a precz z tymi złotówkami, z dolarami. Zobacz, nawet najtrwalsi maniacy Bitcoina przeliczają jego wartość na dolary, a nie odwrotnie. I czy będzie kiedyś inaczej? Oczywiście, że nie będzie, z tego względu, że no nawet nie chcę używać argumentu, że rządy na to nie pozwolą, bo one nie muszą na nic pozwalać. Bo tak naprawdę nikt tego nie chce. Nagrywałem kiedyś taki materiał, że chcemy wygody i ciepełka. O tym, że ludzie
wolą swój komfort. W sensie, jak faktycznie by tak było, że Bitcoin jest zagrożeniem dla dolara, czyli jest zagrożeniem dla prywatnej firmy, która produkuje dolara, bo tak przecież jest, no to ta prywatna firma by się wkurzyła i na przykład kazałaby rządowi, bo jak wiadomo rząd jest na usługach banków, kazałaby rządowi zrobić karę więzienia za Bitcoina. I oczywiście dla części ludzi by to nie miało żadnego znaczenia, natomiast ktoś by się tam zestrachał, na pewno pani w markecie już by Bitcoina nigdy nie przyjęła i tak dalej, więc jak to by naprawdę było zagrożenie dla dolara, to by bez problemu sobie z tym zagrożeniem dali radę. Po prostu trzeba sobie zdać sprawę, że ci anarchiści to jest tak mała grupa ludzi, że tu nie pogadasz. Ja nie mówię, że nie trzeba walczyć o swoje idee i pomysły, natomiast z drugiej strony też wiem, tak jak jest choćby sytuacja w Polsce, że ja mogę sobie tłumaczyć jako człowiek, który się interesuje przedsiębiorczością i tak dalej, wolnością, filozofią tak zwaną libertariańską, czy tak zwaną austriacką szkołą ekonomii, więc ja mogę sobie tłumaczyć, że dlaczego dotacje są złe, rozleniwiają i tak dalej. I co z tego? Ja i ty może to zrozumiemy. Natomiast inni dostaną dotacje, dostaną 500+ na przykład. Inni dostaną jako kościelni ludzie dotacje na kościół i tak dalej. I już jest tylu wyborców, że tacy ludzie jak ja zawsze będą w mniejszości. Zawsze będą gadać, bo to jest coś, co się ma w sercu, więc tego nie uciszysz. Natomiast to zawsze będzie takie gadanie, że może coś od czasu do czasu ugramy. I tyle. Czy to jest przykre? Tak po prostu jest zbudowany świat. Bo jakbym wiedział, że walczymy z rządem, z banksterką i tak dalej, to spoko, to walczmy. Natomiast tak naprawdę my musimy sobie zdać sprawę, że my często w tym pomyśle walczymy z większością ludzi. Bo większość ludzi wcale tego nie chce. I teraz jeszcze jeden przykład. Jak pokazuję komuś Revoluta, aplikację Revolut i to, jak ona działa, jak komuś na telefon możesz błyskawicznie przelać pieniądze, jak szybko możesz taką kartę sobie doładować, jak możesz jechać za granicę i płacić po najlepszym możliwym kursie w euro, czy w funtach, czy w dolarach i tak dalej, jak to wszystko genialnie funkcjonuje wszędzie tam, gdzie działa internet, jak ta karta w ogóle i fizyczna szybko przychodzi, jak możesz robić karty wirtualne i zmieniać je jedna za drugą, jak ci nie będzie potrzebna, albo jak ktoś wykradnie twoje dane. Genialna aplikacja. Wszyscy, którym pokazałem Revolut, są zachwyceni. Mówią, kurczę, genialne, to jest świetne. Wszyscy, którym pokazałem Revoluta, używają go do teraz. Natomiast jak pokazywałem komuś Bitcoina, w sensie płatności Bitcoinem i tak dalej, no to ludzie z zewnątrz nie są tak zachwyceni. Że o, super, genialne, poczekajmy na 6 potwierdzeń z sieci, tylko muszę sobie ściągnąć taki wallet, gdzie mam klucz prywatny dla siebie, żeby mi ktoś nie wykradł i tak dalej, a gdzie w ogóle tego Bitcoina kupić, a jak odliczyć podatek i tak dalej, i tak dalej. Łatwiej nie będzie. W związku z czym większość ludzi nie chce tego. Po prostu tego nie chcą. Czy to jest przykre? Zależy, bo tak naprawdę jakby spojrzeć w głąb twojej duszy, to odpowiedz mi tu uczciwie, między nami, nikt nie słucha, tylko jakieś kilkanaście tysięcy osób na YouTubie. Czy ty naprawdę wszedłeś w Bitcoina, żeby nim płacić i żeby zniszczyć dolara? Czy może dlatego, że słyszałeś, że na tym niezłe hajsy można zarobić? Bo by się zaraz okazało, że w tej całej anarchistycznej grupie przebranej w maski Via Vendetta, że 90% z tych ludzi tak naprawdę to nie do końca weszło tu z przyczyn rewolucyjnych, anarchistycznych i chciałoby śmierci dolara, tylko oni tu weszli, bo hajsy są do wzięcia. Bo albo można potradować, albo można pohodlować, po prostu kasę robić, a nie tam jakieś anarchie, dolary i tak dalej. Takie są fakty. Więc ci ludzie, którzy naprawdę wierzą, że Bitcoin pokona dolara, mają prawo oczywiście w to wierzyć, ja mam prawo w to nie wierzyć. Ja opieram się o pewną statystykę, można powiedzieć trochę socjologię, psychologię, że ludzie po prostu takich rzeczy nie chcą. Oni już mają proste rozwiązania, oni idą do sklepu, płacą wizą. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale jeżeli płacisz kartą bankomatową, debetową czy jakąkolwiek kredytową i tak dalej, to wydajesz średnio kilkanaście procent więcej. Dlaczego? Ponieważ płacenie kartą nie odpala w twoim mózgu ośrodka kary. Natomiast jak płacisz gotówką, to wydajesz mniej, bo to boli bardziej po prostu. I takie są badania i to jest potwierdzone i od lat to wiemy. Tylko, że co z tego? Płacenie kartą jest tak wygodne, tak fajne, że większość osób i tak wybierze kartę. Nawet po tym filmie. Nawet jak usłyszą, że kurczę, no to by oznaczało, że zaoszczędzę kilkanaście procent budżetu tylko płacąc gotówką.
Nie mówiąc o tym, że ogólnie bogaci ludzie zazwyczaj płacą gotówką, jak tylko mogą. Dlatego jakby też rządy między innymi powstrzymują płatności gotówką i chcą wytępienia gotówki. Natomiast karta jest tak mega wygodna. Podjeżdżasz i płacisz za tą kawę w maku te 8,95. A tak byś miał dać dychę i potem pani ci wydaje. Albo wyliczać te monety. Ja tak oczywiście robię. Ale zdaję sobie sprawę, że obojętnie ile bym filmów na ten temat nagrał, ile bym badań nie przytoczył, jak w McDonaldzie wprowadzono kartę i ludzi i przeciętny rachunek od razu skoczył z 4 chyba 50 dolara na 7,15. Od razu. Zatem mogę sobie gadać, ale ja sobie jakby zdaję sprawę, nie załamuję się już z tego, bo już wiesz, mam tyle lat, ile mam, więc trochę jakby rozumiem, jak działa świat, że wygoda to jest dobra rzecz. No, w sensie nikt nie jest bez winy. Ja, dla mnie na przykład komfortowo jest jeść słodkie rzeczy, lubię cukier, no i potem nie mam idealnej fit sylwetki. No a tak na logikę, no to powinienem sobie odpuścić i zjeść szpinak. No i co? I mam z tym problem. Ktoś ma problem z papierosem, a ktoś ma problem z używaniem gotówki, więc każdy gdzieś tam w jakimś zakresie wybiera wygodę. I to jest fakt. Takimi jesteśmy zwierzętami, trochę jeszcze ograniczonymi w tym zakresie. Niemniej jednak to też dla mnie oznacza, że nie ma najmniejszych szans, żeby Bitcoin kiedyś wyparł dolara. Czy on może być bardziej adoptowany? Owszem, ja uważam, że może w przyszłości być tak, po upowszechnieniu się sieci Lightning Network, że rzeczywiście więcej sklepów internetowych prowadzi Bitcoina, że będą takie miejsca z terminalami, gdzie będziesz mógł płacić Bitcoinem, będzie kod QR i tak dalej do przelewania, ale to dalej będzie Bitcoin przeliczany na złotówki czy na dolary. Uważam, że Bitcoin może mieć masową adopcję, gdy świat kryptowalut rozwinie się do tego stopnia, że kryptowaluty staną się takimi pośrednimi akcjami w projektach. Bo na ten moment, moim zdaniem, na 1500 projektów, które tam są z hakiem, większość, co najmniej 1400, jak nie 1450, to jest absurd. Po prostu to są jakieś niedorzeczne wizje, które się trzymają, nie trzymają kupy. Albo właśnie trzymają się takiej śmierdzącej kupy. Natomiast w przyszłości uważam, że będzie coraz więcej projektów, które realne chcą wnosić realną wartość rynkową. Inwestorzy będą kupować te kryptowaluty, żeby je trzymać i będzie to jako akcje. Może niektóre kryptowaluty będą wypłacać dywidendy, tak jak teraz to jest trochę z masternodami i tak dalej, ale po regulacjach uważam, że to będzie bardziej klarowne, że wchodzisz, kupujesz tokeny dane i trzymasz i masz na przykład prowizję od zysków tej firmy albo jakiś innego rodzaju dywidendy albo po prostu nawet wartość spekulacyjna, ale oparta o to, że dana firma wprowadza coś realnego na rynek i te wszystkie tokeny moim zdaniem najprawdopodobniej trzeba będzie kupować jednak za Bitcoina. Czyli, że Bitcoin zyska masową adopcję jako środek płatniczy w sieci kryptowalut. Teoretycznie teraz też tak jest, natomiast teraz nie można mówić, że to jest masowa adopcja, bo krypto to jest mega nisza. Uważam, że w przyszłości kryptowaluty to będzie taki temat jak rynek akcji. Czyli, że mnóstwo ludzi, miliony tak naprawdę osób i miliardy kapitału będą tam wchodziły. Ale żeby tam wejść na rynek akcji, potrzebujesz mieć na przykład, powiedzmy, konto w banku i dolary czy złotówki, to na rynek tokenów będziesz musieć wejść Bitcoinem. I taka masowa adopcja Bitcoina moim zdaniem ma sens. Natomiast liczenie, że kiedyś nie będzie złotówek i dolarów, dla mnie to jest abstrakcja, niedorzeczność i totalny brak kontaktu z rzeczywistością. Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę w to, ale może ty wierzysz i daj na to argumenty. Może będziemy mieć okazję fajnie porozmawiać i wymienić się poglądami. Ja oczywiście trzymam kciuki i chciałbym, żeby tak było. Wyobrażam to sobie, jakby wyglądał świat, gdzie nie ma pieniądza tworzonego przez banki. To jest piękna wizja. Po prostu to jest ta piękna wizja, tylko trochę to jest taka wizja jak to, żebym latał bez żadnego dodatkowego sprzętu. No, piękna wizja, tylko że chyba nierealna. A może przynajmniej nie na ten czas. My oczywiście i tak róbmy swoje, i tak podważajmy system bankowy, i tak mówmy głośno o absurdach tego systemu. Natomiast, no, nie nastawiałbym się może aż tak, że kiedyś wszyscy będziemy płacić Bitcoinem i że z twoją babcią i mamą będziecie przelewać sobie Bitcoiny zamiast złotówek. Zobaczymy. Bo jeszcze a propos tego przykładu, zobacz, Revolut istnieje chyba 2 czy 3 lata. I prawie każdy, kto go raz użyje, chce go używać. A od Bitcoina ludzie czasem odchodzą, często odchodzą. Zwłaszcza jak nie ma zysków, jak nie dał hajsu, jak bańka pękła, nagle korekta, ile osób odeszło od Bitcoina, ile jest nieaktywnych kont na giełdach i tak dalej, i tak dalej. A mieli używać, mieli płacić. Gdzie oni teraz są? Nie ma. Przepadli, bo widocznie stwierdzili, że wygodniej im płacić wizą.
brutalne, ale szczere. Napisz w komentarzu, co o tym wszystkim sądzisz, subskrybuj ten kanał i już wkrótce kolejne odcinki tej serii. Podsumowując dzisiejszy odcinek, czy Bitcoin upadnie przez to, że nie stanie się masowym sposobem płatności, który wyprze dolara? Odpowiedź brzmi, moim zdaniem rzeczywiście nie wyprze dolara, ale wcale z tego powodu nie upadnie. Rozwija się już od prawie 10 lat bez masowej adopcji i może po prostu warto otworzyć się na pogląd, że Bitcoin będzie służyć do innych rzeczy niż masowe płatności i dzięki temu nie tylko moim zdaniem nie upadnie, ale może się wręcz rozwijać. Miłego dnia życzę, subskrybuj, komentuj i do wkrótce. Cześć!